Przedostatnie rundy górskich samochodowych Mistrzostw Polski okazały się wielkim świętem polskich i słowackich sportów samochodowych. Na trasie z Wujskiego do Tyrawy Wołoskiej w dniach 19 do 20 września rozegrano niecodzienne zawody. Połączone rundy Mistrzostw Polski, Mistrzostw Słowacji oraz Pucharu Europy Centralnej FIA. Wspaniała pogoda przywitała blisko setkę zawodników w lśniących samochodach. Tłumnie zgromadzeni kibice mogli oglądać najszybsze wyścigówki, które mają ponad 500 koni mocy, a także przepiękne historyczne samochody zarówno z Polski, jak i Słowacji. Obok siebie na prawie 5-kilometrowej trasie rywalizowali mistrzowie Polski, Słowacji i mistrzowie Europy, a wśród nich Peter Jurena w Mitsubishi Lancer Evo, mistrz grupy N, z którym Marek Nyga wygrał zawody w Banowcach. Na te specjalne zawody w polskim kalendarzu wyścigów górskich przyjechali tacy goście jak Andrzej Krajczyk w formule Opel Lotus, Marcin Gładysz, na co dzień ścigający się w WSMP, czy Jarosław Kamiński w czerwonym Renault Alpine, które pamięta jeszcze lata 70. Mogliśmy również podziwiać wspaniale przygotowane stare Skody, które zrobiły niesamowitą furorę w parku serwisowym i były bardzo komplementowane przez starszych kibiców, przypominając im o starych dobrych czasach. W Załużu pojawił się również Igor Drotar ze swoją Octavią WRC, dając wielki popis driftu dla kibiców, którzy na zboczach podkarpackich nawrotów kibicowali zawodnikom walczącym o cenne sekundy. Ludzie mówią, że jeździsz bardzo widowiskowo. No tak, ja sobie myślę, że WRC samochód, który już tak jest postawiony, to jemu wychowuje, mnie się zdaje. A to kibicy mają rację. Jak zawsze największe emocje wzbudziła rywalizacja w czołówce. Tym razem oprócz Mariusza Steca i Marka Nygi mogliśmy pasjonować się wspaniałą walką pomiędzy pięcioma zawodnikami. Niepokonanym okazał się Mariusz Stec, który swoim Lancerem Evo 9 wygrał obie rundy i tym samym przypieczętował tytuł mistrza Polski w klasyfikacji generalnej w grupie Open już dwie rundy przed zakończeniem sezonu. Wielkim rywalem dla Mariusza okazał się Martin Kojsz, który swoim Fordem Focusem mocno rywalizował na dziesiątki sekund z mistrzem Polski. Onboard z wnętrza samochodu Kojsza pokazuje, jak szybko rozpędza się jego samochód od startu aż do szykany. Martin zdecydowanie koncentrował się na walce w Mistrzostwach Słowacji, ale obiecał nam, że pojawi się jeszcze w Załużu na rundzie Mistrzostw Polski i powalczy z Mariuszem o zwycięstwo. Yeah, there are many Polish drivers who are very strong and fast. I need to care about them so much. As Mariusz Stec, then also the Mr. Niga and also the guy with VW Jetta, which I didn't know them before, but now when I enter the Polish race, I can see that how fast they are. Podczas 13 i 14 rundy pojawiło się trzech zawodników w single-seaterach Opel Lotus. Erich Achs, Boris Milewicz i Andrzej Krajci, który ścigał Martina Kojsza i w rezultacie uzyskał trzecie miejsce w generalce sobotnich zawodów i piąte miejsce podczas niedzielnego startu w Załużu. Do występu podczas GSMP Załóż po raz kolejny organizatorzy zaprosili Marcina Gładysza, który rok temu właśnie na tej trasie swoim Seatem Leonem uzyskał podwójne trzecie miejsce w generalce. Tym razem Marcin przywiózł swój nowy nabytek, którym startuje na co dzień w wyścigach torowych. Volkswagen Jetta w wyścigowej specyfikacji okazała się strzałem w dziesiątkę i Marcin świętował w sobotę zajęcie czwartego miejsca, a w niedzielę wspaniałego rezultatu i trzeciego miejsca na podium 14 rundy GSMP, Mistrzostw Słowacji oraz Mistrzostw FIA CES Trophy. Wspaniały dzień dla mnie, przede wszystkim udany, niesamowity wynik. Ten samochód ma przedni napęd, silnik dwulitrowy, naprawdę dzisiaj w 100% sprawdził się. Dowiózł mnie do mety na bardzo wysokim miejscu, trzecim w klasyfikacji Mistrzostw Europy oraz drugie miejsce zaraz za bardzo szybkim Mariuszem Stecem. Nie ukrywam, że ja bardzo dużo tracę na starcie. Gdyby nie to, że mam przedni napęd, miałbym napęd 4 koła, to myślę, żebym śmiało mógł powalczyć z Mariuszem o generalkę.
Marek Nyga, startujący Lancerem w specyfikacji grupy N, wicelider klasyfikacji generalnej GSMP 2009, w sobotnich zawodach przypieczętował zdobycie w swoim pierwszym sezonie startu w wyścigach górskich tytułu wicemistrza Polski. Piąte miejsce w łącznej generalce dało temu zawodnikowi długo oczekiwany impuls, aby w niedzielę już tylko dla publiczności przeznaczyć dwa podjazdy wyścigowe na pokaz jazdy driftem. W klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski obie rundy wygrał Mariusz Stec w Lancerze Evo 9 grupy Open Plus 2000, wyprzedzając fenomenalnego Marcina Gładysza w Volkswagenie Jetta z Volkswagen Racing Polska, który rozdzielił dwóch mistrzów w klasyfikacji generalnej GSMP, Mariusza Steca i Marka Nygę, startującego Lancerem Evo 9 w barwach zespołu Korax Comstar Racing Team. Czwarte miejsce w sobotę zdobył Marcin Bełtowski, który zawody w Załużu jechał z nową sekwencyjną skrzynią biegów w swoim ultralekkim Subaru Impreza. Niedzielne zawody to duży postęp rajdowego kierowcy i wjazd na trzecią pozycję w generalce pierwszy raz w sezonie 2009, stając na podium. Walka o piąte miejsce rozegrała się pomiędzy Tomkiem Myszkierem a Stefanem Karnabalem. Sobota to zdecydowana przewaga Myszkiera, który walczył o punkty w klasyfikacji generalnej i chciał dogonić Pawła Dytko. Niestety niedzielna awaria skrzyni biegów w Lancerze gdańskiego kierowcy odebrała mu tą możliwość, a jego nadmorski kolega Stefan Karnabal przejął pałeczkę i dwoma bardzo równymi przejazdami zapewnił sobie piątą lokatę i wygraną w grupie N.